Mariuszu, w dniu dzisiejszym poprowadzisz nam panel o tym, jak można fajnie powalczyć o wynik w dystansie maratońskim. Zapraszam. No, mamy tutaj maratończyków, są maratończycy. Tak, tak. No ktoś tam jest, paru tam się znalazło. No ale to nie tylko tutaj na sali obecni, bo wiem, że nagrywamy, tak? To znaczy tak, to maraton to dystans długi, do którego się przygotowujemy zazwyczaj przez długi okres, tak? To nie jest tylko jakaś decyzja taka nagła, że fajnie jest maraton, pobiegnę, ale zazwyczaj to się dzieje tygodniami, miesiącami, nawet może latami do tego dochodzimy. Także też ta decyzja o maratonie i to, jak go pobiegniemy, wynika z tego, jak się przygotowywaliśmy, jak wypadały wcześniejsze dystanse krótsze, jak wypadały treningi, jak wypadało przygotowanie, jak tam zdrowie nasze, jak poprzednie imprezy. I to musi być taka świadoma decyzja taktyki też, tak? Bo tak naprawdę w trakcie biegu, owszem, tutaj się liczy te lwie serce po 30 kilometrze, często tak trenerzy mówią, że spokojnie do 32, a potem lwie serce, tak? No i to jest bardzo istotne, a często też decydujące o wyniku na mecie, ale to jest te kilka procent tak naprawdę, bo wszystko to, co się dzieje, wszystko, no te 98, bym powiedział, procent, może 99 nawet, to dzieje się w przygotowaniach i to, jak jesteśmy przygotowani, jak jesteśmy nastawieni, to decyduje o biegu. I podczas samych zawodów, dzień przed, dwa dni przed, trzeba właśnie trzymać emocje na wodzy, trzeba wykorzystać to, co udało nam się wytrenować. Bardzo trudno jest właśnie utrzymać emocje na wodzy i to gubi wielu maratończyków. Dlatego jak jesteście chwilę przed, to nie eksperymentujemy na targach tutaj z nowymi produktami, to przede wszystkim, bo też miałem takich zawodników, którzy polegli po takich nowych rzeczach, czy to tak jak tutaj poprzednik mówił, po nieprzetestowanych żelach, po nowych skarpetkach kompresyjnych i tak dalej, butach nowych, to już w ogóle. Także tego unikamy. Tak jakby staramy się eliminować rzeczy, które nam mogą zaszkodzić. Jednym takim też ważnym elementem jest to, żeby studzić emocje przed maratonem. Do 30 kilometra powinniśmy dobiec tak jakby trochę w transie, trochę śpiąc nawet, nie być zbyt aktywnym, nie być zbyt pobudzonym, po prostu czekać na ostatnie 12 kilometrów. Zazwyczaj to jak... No, trudne jest na pewno oszacowanie wyniku i każdy, nawet wyczynowy biegacz, który trenuje wiele, wiele lat i tylko się tym zajmuje, też ma ten sam problem. Jakby to jest kluczowe, żeby dobrze powalczyć w maratonie, tak? Ta walka się nie rozgrywa tylko taką czystą fizycznością, że mamy moc, mamy energię w sobie i na 100% to nam da sukces, ale też takie przygotowanie mentalne, spokój, rozwaga, umiejętność rozłożenia sił, dobrania tempa też, tak? Bo to jest kluczowe. I też to wszystko musi być dobrane jeszcze do warunków. I to jest kluczem, myślę, szczególnie jutro. Mariuszu, ja mam takie jedno pytanie, bo zazwyczaj ludzie mają coś takiego, że w momencie, kiedy ten maraton startuje, te emocje sięgają po prostu zenitu, po prostu czujemy się jak te harty wypuszczone dosłownie z boksów i chcemy gonić. No i właśnie jak się uchronić przed tym, bo to zauważyłem, jest bardzo częstym problemem, że startujemy, jednak te emocje nas poniosą i wystrzelamy się, można powiedzieć, z całego naszego magazynka energetycznego w tych pierwszych 10-12 kilometrach, a potem to już no miało być pięknie, a jednak nie jest. Jak się przed tym ustrzec? Tak, słuchajcie, wam powiem, nie będę zdradzał nazwisk i tak dalej, ale
Mam kolegę trenera, który w zeszłym tygodniu, którego zawodnik startował w maratonie i miał biec na 2:34, czyli to już jest wynik naprawdę bardzo, bardzo dobry. I słuchajcie, pierwszą dychę ruszył na 2:25. Ruszył na 2:25. Połówkę miał jeszcze na dobrze poniżej godzina 30. No i oczywiście skończył słabo, tak? To było to do przewidzenia. Także to jest trudne, tak? Ale trzeba mieć plan. Trzeba mieć plan, trzeba mieć rozpisane w głowie zaplanowane poszczególne kilometry. Wiadomo, łatwo sobie to przeliczyć, jeżeli biegnę na 4 godziny, to każdy kilometr mam w tyle i w tyle. Owszem, trudno jest czasami zobaczyć na trasie, czasem może nas GPS oszukać, czasem startujemy dalej od linii startu, dlatego też jakby kilometr oznaczenia na trasie też może nas troszeczkę zmylić, ale są też pacemakerzy, o których mówiliśmy, jest ich dużo, są dobrze oznaczeni, to te pierwsze kilometry lepiej polegać na, jeżeli nie mamy doświadczenia i boimy się, to polegać na innych, tak? Ja na przykład biegając maraton w Warszawie dwukrotnie, znaczy biegałem czterokrotnie, czy pięciokrotnie nawet, a to jeżeli wiedziałem, że biegnę na wynik, to zrobiłem nawet tak, że kolega kółkiem policyjnym, takim mierniczym, zmierzył i narysował kreski co 100 metrów. Jak prowadziłem Izię Paszkiewicz, mojej zawodniczce, która tu miała być zresztą, w Berlinie, to też zmierzyłem sobie 100, 200, 300, 400, 500 metrów. Po prostu przed biegiem, dzień przed, wiedziałem, gdzie jest start, żeby wejść w tempo. Żeby wejść w tempo, to jest kluczowe często. To są takie niuanse, które pozwolą nam uniknąć błędów, o których mówisz, które są częste. No właśnie, bo ja jeszcze pamiętam te czasy, że na maratonie dużo osób były, które wręcz miały przyklejone kartki z dokładnymi tempami rozpisanymi na każdym kilometrze, tak? Część osób pisało to markerami. Aktualnie już mamy w tej chwili trochę zaawansowaną bardziej technologię, bo jednak mamy te zegarki, możemy te zegarki odpowiednio ustawić, w pewnym sensie zaprogramować, żeby nam się jak najbliżej tego tempa zakładanego odzywały. Natomiast pytanie jest, a co jeżeli ten plan przestaje działać? Co jeżeli widzimy, że jednak to, co sobie zaplanowaliśmy i to, jakie tempa mamy, nagle zaczyna nam odbiegać? Czy jest jakiś ratunek? No tutaj to niestety rzadko bywa ratunek, niestety. Lepiej jak w drugą stronę, czyli że biegnę szybciej, jest luz, tak? I mogę pobiec szybciej, no to jest sytuacja rewelacyjna. Natomiast no, każdy biegacz, myślę, wyczynowy, myślę, że częściej nawet, bo te plany, często ambicje wychodzą ponad nasze możliwości, ale i tak mimo wszystko decydujemy się spróbować. W maratonie wiele jest tak w wyczynowym bieganiu, że są minima na mistrzostwa Europy, świata, igrzyska olimpijskie. Za tym gonimy za rekordami życiowymi i czasami nawet, jeżeli nie jesteśmy do końca przygotowani, z treningu wynika, że nie da rady pobiec aż tak szybko, decydujemy się podjąć ryzyko. I to jest trudne, głowa musi to przerobić, kiedy już widzimy, że nie dajemy rady, trzeba wtedy zrewidować nasze oczekiwania rozsądnie i biec na wynik, na jaki potrafimy, możemy, tak? No im mamy większe doświadczenie, tym jest nam łatwiej to zrobić. Natomiast w przypadku biegaczy początkujących, to jeżeli widzimy, że jest bardzo ciężko, nie jesteśmy w stanie kontynuować, to można nawet trzeba uspokoić organizm, można nawet przejść do marszu, niestety, lub lekkiego truchtu, dać organizmowi 5, 8, 10 minut oddechu i czasami potem jesteśmy w stanie biec szybciej niż w momencie kryzysu. Jak mamy ten kryzys, nie idzie.
Ale właśnie ta chwila zejścia z intensywności czasami może pomóc i możemy wrócić do intensywności ciut wyższej i na mecie będzie to nam się lepiej opłacało po prostu. I też miałem takie przypadki zawodników, którzy tak biegli i to zaskutkowało, tak? Bo takie jak biegniemy i walczymy już ile dajemy radę, no to nie do końca tak zadziała. Tak? Zależy też oczywiście ile mamy do mety, tak? Bo jeżeli do mety jest 5-7 kilometrów, to już zamykamy oczy i biegniemy, tak? Ale często kryzys się zdarza około 25 kilometra, no to wtedy jeszcze lepiej troszkę na pewien okres zejść z intensywności. Jednym słowem, trzeba się zresetować. Troszkę tak. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, bo wszyscy uważają, że bieganie, w szczególności na dystansie długim, czyli maratońskim, to jest praca głównie indywidualna. Natomiast czy ty się zgodzisz, że walka o taką życiówkę na takim dystansie to jest praca indywidualna, czy jednak jest to jakaś praca zespołowa? No, ja jestem tego zdania, że w grupie siła całą swoją wyczynową karierę próbowałem szukać grup, żeby trenować wspólnie, żeby na zawodach biegać wspólnie. To nie jest tylko aspekt taki czysto fizyczny, że no są dowody naukowe, że badań w komorze aerodynamicznej, że biegnę za kimś, biegnę mniejszym kosztem i to są duże wartości. Jak biegnę w grupie pięcioosobowej skowany, to ten zysk może być na mecie nawet 2 minuty. W przypadku wyników w granicach 2:10. Zależy oczywiście od warunków i tak dalej. A czasem 2 lata, 2 minuty to przez 5 lat nie jesteśmy w stanie wytrenować, żeby się o tyle poprawić. Tak? To są rzeczy bardzo ważne. Też ja teraz prowadzę grupy treningowe na różnym poziomie zaawansowania, czy to wyczynowców, czy biegaczy amatorów i staram się tak organizować trening, żeby możliwie jak najwięcej biegacze byli w stanie biegać w grupie. Chociaż raz w tygodniu, na te główne, takie najtrudniejsze treningi i to owocuje tym, że łatwiej jest pokonywać zmęczenie, nie ma monotonii treningowej. Tak samo na zawodach, to obecność kogoś z boku, wspólny cel motywuje, ułatwia zdecydowanie zadanie. Może nie ma takich liczb, żeby to przedstawić, że to moją tezę, tak? Że tak na pewno jest, natomiast z moich subiektywnych odczuć to absolutnie jest dużo, dużo łatwiej biec w grupie. Tak samo biegacze amatorzy na poziomie każdym w zasadzie jest znacznie, znacznie łatwiej, ale oczywiście też tutaj musi być rozsądek. Ta grupa musi być dla nas, musi być podobna, musi być dopasowana, bo aż tak dużo grupą nie zyskamy, a możemy też stracić. No, to już musi być rozsądek, ale na pewno wiele można zyskać. Ja na przykład na treningach czasami się ustawia tak trening, że jedni biegają powiedzmy 10 razy 1200 metrów, drudzy biegają 10 razy 1000 metrów. Krótszy dystans, ale w tym samym tempie, mają też dłuższą przerwę i są w stanie ten trening wytrzymać i trenować się, a nie przetrenowywać, tak? To co do treningu, a w zawodach też, no jeżeli biegniemy w grupie, jest wiatr, zmieniamy się na prowadzeniu, no to zysk jest olbrzymi tutaj i warto współpracować. I ta współpraca też to nie tylko te fizyczne rzeczy, te sekundy pewne i ta aerodynamika powiedzmy, ale to takie mentalne bycie razem, wspieranie się, wspólne motywowanie, to jest złoto, że tak powiem. Ostatnie pytanie. Zaraz przed startem. Głód zwycięstwa i sportowa złość, czy może jednak maratońskie szachy? Bardziej maratońskie szachy. Też kiedyś mi tak trener powiedział przed zawodami, to co na początku powiedziałem, zimna głowa, tak? Zimna głowa do 30-32 kilometra i potem lwie serce do mety, tak? To jest myślę takie
uniwersalne, stale, stałe. No maraton to są szachy na pewno. To jest znajomość własnego organizmu i dopasowania się do panujących warunków. I kto po prostu tą sztukę posiądzie, to na pewno w maratonie ma dużo łatwiej. Dziękuję Ci bardzo, Mariuszu.